Leją się sąsiedzi chyba. Leją się po pyskach. Pozdrawiamy sąsiadów. Tak, pozdrawiam sąsiadów. Ja jestem Meduza i ze mną dzisiaj Rafoniks i zrobimy sobie challenge z nuggetsami. Będziemy jeść nuggetsy. Kto zje więcej, ten wygrywa, przegrany, robi zadanie. Na ale koniec ile jest na głowę? 50 sztuk? 50 sztuk na głowę nuggetsów mamy. Razem jest 100. Razem jest 100, tak, Rafoniks tutaj dobrze mówi, Marcin. Przegrany, nie wiem, jakie zadanie zrobi, na przykład pójdzie po loda. Zdadam mochę. Kto? Mam iść do sklepu powiedzieć po no nie wiem, albo loda? Ja, zależy kto zje. Loda za darmochę? Loda za darmochę. Ja. Taki pomysł mam, nie wiem czy dobry, czy nie. No ale dobra. Lecimy z koksem, tutaj są dwie puchy. Od razu moja zabić. Już. No już suszyło wcześniej, przed odcinkiem Marcina. Ale... O, elegancko. Co, mam to jeść? Tak. Jemy pierwszego. No dobra, 3-4. Dobre? Smacznego. Marcin. Trochę zimne, stary. Bo byliśmy jeszcze na zakupach ogólnie. A one w aucie stygnęły. Stygły czy stygnęły jak się no, mówi? No, stygły. No. Jednego zjadłem. Ale równo, równo. Drugi. Ja? Ej, mój większy, kurde. Tak, dobre. No. Ja to potraktuję chyba jako posiłek. Drugi zjadłem. Też sushiko? No! Sosik, słodko-kwasny, to jak się weźmiesz? Barbecue. Dobra. Trzeci, o? No. Normalnie, trzeci nuggetcik. W porządku. Nie dam rady tak zjeść wszystkiego, myślę, ale postaram się. Mhm. Dasz sobie 100% i damy radę. Zjesz 50? Postaram się, nie wiem. Ty wielki chłop, ty dasz radę, stary. Tylko, że my dzisiaj zjedliśmy ogromny obiad jeszcze przed tym, nie? Tak. To był trzeci. Mhm. Liczcie razem z nami, bo możemy się też pomylić, nie? Teraz czwarty. Nie wiem, trzeciego. Ja poczekam, ja sobie z sosikiem tu zaprawię. To trzeba pomału jeść, żeby zmieścić i dobrze przeżuwać chuj. Ty żujesz? Dobrze, trzeba bardzo dobrze to przeżuwać. No. Nie wiem, ja tam normalnie, jak wiem zawsze. Czwarty. Smakuje ci? Mhm. Teraz czwarty, głównie. No nie wiem. No już piątego chycę. Tak? No ale ja czekam na ciebie. Spokojnie. A czujesz cokolwiek, że zjadłeś? Nie. Trochę tak. Ja tak... Jakbym pestki poskubał. Jakbym pestki poskubał, czuję. No, także lecimy dalej z koksem. Piąty, jo? Tak. Normalnie, luźna guma. Ja jak chipsy to jem. Tylko w złej pozycji siedzimy do jedzenia, co? A? No, to będziemy się kłaść chyba. No. Wyprostuj się. Akcja szósty. Normalnie, luźna guma. Powiem ci, że najbardziej zapychają to chyba frytki. Jak się je nuggetsy z frytkami. Tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest prawda, ale... Kanapka mnie szybko zawsze zapycha z maka. McChicken. Nie wiem, nie tak kurczę. Nie tak w sumie nic nie zapycham. Nie przepadam ogólnie za tym jedzeniem, nie? Ja też. Dzisiaj co? Teraz piąty czy szósty? Szósty. Szósty. Dzisiaj sobie zjedliśmy ryż i kurczak. Kozak. Dobre było. To było dobre, nie? No pewnie. No, ja tak za makiem też nie przepadam, ale... Jak się gdzieś jedzie, czy coś na szybko... Po prostu lepiej jeść. Tak? Czemu? Nie wiem, no się czuję syto po prososie tym. Możesz sobie popić, to się wiesz, nie się odgumam. Tak. Siódmy, jo? Mhm. Będziesz bajkał na odcinku, nuggetsami? Normalnie. Widzowie poczują zapach chicken. Żeby tylko bekas, stary. To ładnie, chyba wymiarować będzie. Nie, 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 chodzi mi o nas z dupy strony. Ładny temat przy jedzeniu, stary, poruszyłeś. A co tam?
Z kobietą nie siedzę, nie? No tak. Chłop z chłopem je. O wszystkim można porozmawiać. To o czym gadamy? Nie, właśnie. Siódmy. Siódmy. Czy ósmy? Siódmy. Mi się płapie przyszło. Ja siódmy. Normalnie luźna guma. Sosik. A powiedz mi, Rafon. Powiedz mi, Rafonix. Jak się czujesz, jedząc 50 metrów McNuggetsów? No pomału, stary, tracę miejsce. Jo? No. Zapełnia mi brzuch i ciężko się oddycha. Ja już smakuję. Ja popiję. 7 zjadłem, popiję. Ja tam luźna guma. Popić. Jak chcesz? Zadyma. Ale poszło. Dobra, lecimy dalej. Ósmy. Ósmy. Ciekawe, czy ktoś jebł podczas naszego odcinka. Możecie dać znać w komentarzach. Tak, ktoś poleci po 50 i spróbuje zjeść z nami. O. Dobra, teraz leci 9 u mnie. Ja kończę 8. McNuggets, sos mi się skończył. Biorę drugi, słodko-kwaśny. Ale powiem wam, że Saigon. Saigon jakiś taki czyni chuja. Co, już trochę zapycha? Znaczy nie. Saigon, że szybko sosy lecą. No, Saigon, bo szybko znikają. Razem zjedliśmy już ile? 20. O kurde. Nie no, ja zjadłem 8 albo 9. 9 chyba. Mhm. I teraz 10. Dycha. Ja 9 jem. Mhm. 9 to sprzedają jeszcze w pudełkach normalnie. No. To tak nie dużo chyba, co? Czy... No nie wiem, dla takiego chłopa jak ty, to chyba żeby głodny tylko się nie czuł, nie? Przez godzinę. No, może. Możliwe, no. Tak, żeby zabić gut. Zabić gut. Mhm. Wiesz, o co chodzi? I na podwieczorek, kurde. Niezły podwieczorek, wariacie. Jak to zadymka? Już to nawet nie smakuje, nie? Już tak nie smakuje. Już taki denny smak, nie? Mdły. No. Mdły. A co? Działujesz, że jesz? Nie. Najesz się. Film nagrasz. Elegancko, same plusy. Tak. Ja 11. Ja na 12 lecę. Ja 9 kończę. Chyba. 10 zaczynam. Ja to jest no to chyba 11. Ale dzicz. Nie coś 50. Ja czuję teraz jak mi zjadł jedną kanapkę. Tak? Serio? To może zjesz 50 na farcie jakoś, to? Pyknie? Może pyknie. Wariaj. Pełny brzuch? 10. Pełny brzuch, czy co? No. Tak? No. Ja teraz jem 12. Ale głośno. Leją się sąsiedzi chyba. Leją się po pyskach. Pozdrawiamy sąsiadów. Tak, pozdrawiam sąsiadów. Oni krzyczą, co? Tak. Wiesz, jakie to pobudki są? Ja czasami myślę, że mi na łeb coś leci. Ha? No. Ja się budzę, mówię, trzęsienie ziemi. Zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce. Co? Zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce. Jak oni napili się w uroczu? Aha. On tak, lubią chyba. Tylko ciekawe, którzy to. Jedne mniejsze, drugie większe. Ty masz jakąś paczkę okrągłych, małych, a ja mam same takie wielkie, jak no, tablety. Stary, ja mam... Ja mam schabowego. Schabowy na obiad. Jak do schabowszcza, k***a. Ja pierdziele. Nie, złe. Jeszcze Coca-Cola limonkowa. Po pożygu. Jesz do
ja nie przegram w tym. Nie może cofać. Wszystko. Ale zjem. Tak? No. Znaczy nie jest 50, ale tyle, żeby wygrać. Boli brzuch? Nie, po prostu już nie przyjmuję, bo i organizm tego, bo to już mi nie smakuje nawet, nie? No to się użyje na siłę, nie? Jak takie... jakbym lekarstwa miał na siłę brać. No. A najgorsze jest to, że my naprawdę duży posiłek zjedliśmy dzisiaj obiad. No. To masakra. Ryż, kurczak, warzywa, surówka. Tak. Dobra, ja to gościu zaraz się poddam chyba. Tak? To jeszcze za taką. Za Kingę. Za gościa. No, tak się mówi, no. Za mamę, za babcię, za dziadka, nie? Tak. A potem... Za mamusię. A potem odwiedzasz toaletę i sięta. Co? 20 minut życia wyjęcie. Chillout. Tylko telefon ze sobą. Nie, zabrać. Naprawdę, kurde, tłuszcz mi spływa po gardle. Tylko. Ja wygrałem? Ja przegrałem. Ile zjadłem? 10. Ja to nie wiem, z 15? Już mi słabo. Do pożytku. No, nie, do pożytku nie, ale no tak, żeby ci było słabo, bo mi jest słabo, no i poczekaj, może jeszcze strzydziesz i też się źle poczujesz. A powiedz mi, Marcinie, czy masz ochotę jakiegoś McWrapa? Nie. Czemu? Nie zjadłbym, chłopie, już nic. No co, jak ja zjadłem 10 tych kurczaków, ja jestem full. Tak? No pewnie, stary. Ty, bo mi sos poleciał na nogę. Kocioł. Także wygrałem. Marcin teraz idzie do lodziarni poprosić o loda za darmochę. Jak to mam powiedzieć? Dzień dobry, loda za darmochę bym chciał. Jo. A jak nie, to chociaż wafle. O, no i elegancko. Tak. Wafelka musi przyzulić chociaż albo loda. Tak, a jak mi się uda? Jak ci się uda, to... No to... To niech widzowie dadzą mi jakieś zadanie wtedy, o! O, w komentarzach, zadanie. Bo jest w planach, żebym pojechał do Białegostoku, do Rafoniksa. Także wtedy ja może jakieś zadanie zrobię, tylko dajcie mi jakiś fajny pomysł w komentarzach i jak najbardziej coś fajnego wybierzemy. Tak, zadania w komentarzach dla Adriana zostawiajcie, pomysły. Dokładnie. Także trzymajcie się, zadymka, fufu i łokieto. Pozdro i miłego oglądania tego twojego żebractwa o loda. Pozdro, widzimy się zaraz. Dzień dobry, da pani loda za darmo, co? Nie. A wafelka chociaż polizać? Połamanego, no to biorę. Poliżę sobie wafla. Nie no, żartuję. Dziękuję bardzo. No, załatwił.